Was serdecznie w nowym odcinku Shiny Boxa październikowego. Dzisiaj będzie oszukany Shiny Box, ponieważ chciałam, a w zasadzie nie chciałam, tylko nagrałam dla Was to, co było odpakowywane tak świeżutko, bez w ogóle tego, co wiedziałam, że tam jest. Ale niestety, ale źle się nagrało, więc muszę nagrać drugi raz. I muszę Wam jeszcze raz po prostu to wszystko pokazać. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe tego, że te pudełko w tym miesiącu będzie takie oszukane, że będę wiedziała, co w nim jest. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Pudełko przychodzi do nas różowe, o nazwie Think Pink. Nie wiem jak Wy, ale ja jestem mega zdziwiona, że nie jest to pudełko w żaden sposób związane z tematyką ani jesienną, ani halloweenową, ani w ogóle oscylującą wokół aktualnej aury za oknem. Jestem w mega szoku, bo nastawiałam się na to, że będą jakieś albo takie ciemne pomadki, albo jakieś ciemne cienie, albo jakiś złoty pigment, wiecie, coś to ma... jakiś akcent jesienny. A tu proszę bardzo, niespodzianka, przyszedł Think Pink, różowy, tak jakby, nie wiem, co najmniej miał być Dzień Dziecka albo wiosna. W pudełku tym jest bardzo mało rzeczy, więc odcinek ten będzie trwał wyjątkowo krótko, co jest aż do mnie niepodobne, prawda? Tradycyjnie mamy tutaj na kartce rozpiskę wszystkich produktów, jest ich niewiele, więc przechodzę do rzeczy. Pierwsza rzecz, jest to produkt, który od razu wzbudził moją ciekawość, jest to rolon pod oczy z firmy Delia Cosmetics. I ten rolon ma służyć do tego, aby eliminować oznaki zmęczenia, aby przeciwdziałać pierwszym zmarszczkom i generalnie, żeby troszeczkę redukować zasinienia pod naszymi oczami. Jak wiecie, ja się zmagam z tym problemem, więc jestem niezmiernie ciekawa tego, jak się ten produkt sprawdzi. On jest tutaj w pełnowymiarowym formacie i koszt jego to 12 zł. Jest stworzony dla kobiet, które oczekują natychmiastowych efektów w pielęgnacji. Czy jest na sali jakaś kobieta, która nie lubi natychmiastowych efektów w pielęgnacji? Wow, jaki las rąk! Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy produkty, które są tym razem próbeczkami. I jest to szampon oraz odżywka z firmy L'Occitane. Nie wiem jak to się czyta, więc czytam tak jak się pisze. I są to produkty, które są ziołowe, z tego co zdążyłam tutaj się zapoznać. Jest to szampon oraz odżywka z cytrysów z cytrusową werbeną. Ma orzeźwiać włosy, nadawać im witalność, połysk oraz sprężystość i ma łagodzić zmęczenie. Zapach łagodzący zmęczenie, tak, jak najbardziej jest to możliwe. I szamponik kosztuje, ten szampon kosztuje 59 zł w pełnym wymiarze, czyli 150 ml. A ta odżywka kosztuje, moi drodzy, 68 zł również w pełnowymiarowym formacie. Więc no, umówmy się, że jak za szampony są to dość spore ceny, zwłaszcza, że firma jest taka dość mało znana, ale myślę, że dla tych z Was, którym by się sprawdziło, myślę, że żadna cena nie jest przeszkodą. Kolejny produkt, który wpada mi w ręce, jest to rozświetlający róż do policzków z firmy Diadem Cosmetics i on ma ten minus, jak sama zresztą jego nazwa wskazuje, iż jest rozświetlający i ma niestety w sobie drobinę. Mi się to bardzo nie podoba. Ja ogólnie nie przepadam za kosmetykami do twarzy, ani za pudrami konturującymi, ani za różami, które mają jakiekolwiek drobinki. Od drobinek jest moim zdaniem rozświetlacz, jeżeli już od rozświetlenia, a nie róż. Natomiast myślę, że użyję na pewno tego produktu jako jakiegoś cienia przejściowego na powiekę, ponieważ on sam w sobie jest dość dobrze napigmentowany, ma taką bardzo masełkowatą konsystencję, taką dość dobrze rozprowadzającą się. No i jedyne co, to zapach ma taki trochę, wiecie, babciowy, no ale przeżyjemy, bo za taką cenę, czyli za cenę 14,50 przeżyć można. Następna rzecz, która mi wpada w ręce, to jest tusz do rzęs z firmy Vibo. Tusz, który ma nadać objętości naszym rzęsom oraz je fajnie podkręcić. Ma taką szczoteczkę, która nie jest silikonowa, jest to raczej taka zwykła szczoteczka, ale wygląda na dosyć fajną. Ten tusz jak ma taką niską cenę, ponieważ jego koszt to 8 zł, to myślę, że podobnie jak inni jego bracia, może się sprawdzać całkiem fajnie, więc nie należy się zrażać niską ceną. Tak, więc będzie testowanie w momencie, kiedy skończy mi się mój tusz z L'Oreala, nowy Miss Manga, to wtedy przetestuję sobie ten tusz z Vibo. No chyba, że w międzyczasie znajdzie innego właściciela, komuś może go dam, podaruję, nie wiem, na przykład mam dużo sióstr. Następny produkt jest to próbka kredki Sumita, jest to kredka do oczu, ta kredka jest biała i ona niesamowicie fajnie sunie po dłoni. I ja widzę już po tym, jak dana kredka sunie po dłoni, jak się będzie sprawdzała na oczach. I
ona jest co prawda za jasna, aby użyć ją na linię wodną. Może to wyglądać troszeczkę karykaturalnie, ale myślę, że jako wewnętrzny kącik, jako jakaś baza może na powiekę czy coś, to może być super. Jedyny minus, moim zdaniem, tej kredki to to, że jej koszt za pełnowymiarowy produkt to aż 75 zł. Moim zdaniem jak za kredkę jest to dość sporo, ale jestem ciekawa, jakie inne kolory są dostępne z tej firmy, ponieważ, tak jak mówię, konsystencja tej kredki niesamowicie mi się podoba. Jestem bardzo ciekawa tego, jak właśnie sprawdzałyby się również inne kolory. I ostatni produkt, tak jak mówiłam, jest ich niewiele. Jest to krem do biustu z Clareny. Jest to krem kawiorowy do biustu z efektem push-up. Kosmetyk zawiera Voluform, czyli kompleks aminokwasów, który w pierwszej fazie detoksykuje skórę, w drugiej ujędrnia, a w trzeciej wspomaga wzrost komórek tłuszczowych. Krem modeluje biust, nawilża i wygładza jego delikatną skórę. Koszt tego produktu to 76 zł i jego gramatura to 200 ml. Akurat tutaj jest próbeczka, ta próbeczka ma 30 ml, więc jeżeli produkt by się sprawdził, to dla osób, które naprawdę poszukują jakichś mega dobrych produktów, myślę, że również cena by Was nie odstraszyła, ponieważ czego my nie jesteśmy w stanie kobiety zapłacić, żeby być, wiecie, zadowolone ze swojego wyglądu. Tylko my baby, tak? Gdzie by tam kto pomyślał, żeby facet sobie kupił krem za 76 zł, żeby zmarszczyk nie mieć? Nawet jakby to był krem na zakola, to by sobie nie kupił, no. Pewnie. To mi się wydaje. No i to by było na tyle, moi drodzy, tego open boxa, który był bardzo długi i w ogóle było w nim dużo produktów. Oczywiście to wszystko jest ironiczne. Tak, ironia. Takie, wiecie, prześmiewcze, takie troszeczkę z żarcikiem. Wiecie, o co chodzi. Dobra, to by było na tyle, moi drodzy, październikowego Shiny Boxa. Mam nadzieję, że taki króciutki filmik również przypadnie Wam do gustu. Koniecznie dajcie mi znać, czy miałeś do czynienia kiedyś z którymiś z tych produktów. Oraz koniecznie dajcie mi znać, czy po mojej prezentacji Shiny Boxa skusicie się do tego, aby zakupić pudełko dla siebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Dajcie łapkę do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!